— Tak. Nie mogło być żadnych wątpliwości. To autentyk. Ta gładka, połyskliwa struktura bez skaz pęknięć pęcherzyków powietrza czy niepożądanej chropawości. Ciemna, złocista brązowa barwa. Cudowna, zielonkawa patyna odkładająca się w załomach i zgięciach metalu. Staranne, srebrne, inkrustowane wzory kół i spirali. Te skomplikowane, splątane kształty przywodzące na myśl żywe pędy roślin, a nie kruchy chłód brązu. Absolutny kunszt odlewniczy. I pulsujące delikatnie pod palcami ślady mocy, magicznej aury, ocalałej mimo upływu tylu tysiącleci. Naprawdę kochał i cenił ziemską sztukę. Był koneserem i znawcą literatury, poezji, malarstwa i rzeźby, ale tylko starożytności uwielbiał naprawdę. Zwłaszcza te, które służyły dawnym kultom i wiedzy czarnoksięskiej. Zawsze zachowywał się w nich ślad minionej potęgi, jakby posążki, talizmany, naczynia i wotywne tabliczki potrafiły wchłonąć, nasączyć się siłą modlitw i rytuałów, całkiem jak magiczne batery. Ostrożnie odłożył na blat statuetkę Przedstawiającą jelenia z rogami Niczym rosochata gałąź Flankowanego przez dwa konie W podstawie znajdowała się tuleja Służąca do zamocowania posążka Na drewnianym trzonku Tak zwany sztandar Anatolia, przełom drugiego i trzeciego tysiąclecia Przed naszą erą Prawdziwy brąz luristański. Rzadkość na rynku antyków. Tak. To bez wątpienia autentyk. Uśmiechnął się do właściciela. Ma pan oczywiście papiery? Certyfikat. Dowód zakupu. Kartę wykopalisk? Mężczyzna nerwowo poprawił się na krześle. Prawdę mówiąc, nic nie mam. Wie pan, ten przedmiot od lat znajdował się w posiadaniu rodziny. Nie zdawałem sobie sprawy, że ma jakąś wartość. Antykwariusz skinął tylko głową. Oczywiście był pewny, że facet nie ma papierów. Antyk prawdopodobnie został ukradziony. A może przegrany w zakładzie, albo zarekwirowany za długi, ale na głębie co go to w sumie obchodziło? No cóż, skoro tak, będziemy musieli się obyć bez papierów, choć oczywiście w ten sposób uzyskamy nieco niższą cenę. Ale proszę się nie obawiać, zapewniam, że będzie pan w pełni usatysfakcjonowany. Sprzedający z ulgą wykrzywił ustaw na miastce uśmiechu. To doskonale, doskonale. Ile, oczywiście w przybliżeniu ta rzecz jest pańskim zdaniem warta?